Ja już nie mam siły na kolejną terapię i znowu komuś opowiadać od nowa, jeszcze i jeszcze raz to przeżywać. I ja przecież wiem, co ja usłyszę, bo ja wiem, co mi dolega. Tylko jakoś nie umiem tego nadal obsługiwać nie wiem, co mam z tym zrobić. E jakieś takie poczucie porażki wiesz, że ja muszę wrócić znowu, e że, że, że wydaje mi się, że to wrócenie na terapię. Paradoksalnie dla mnie było trudniejsze niż pierwsze pójście na terapię. Yy, czyli znowu jakby powiedzenie sobie: Okej, okay, znowu. Ale teraz to już naprawdę musiało być tak źle, że już musiałam zaryć po prostu odno kompletne, żeby się do tego ruchu zmusić, bo to było zmuszenie się. No i to był rok, który uratował mi życie. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo wrzucam ten odcinek o godzinie 18, no a chwilowo mamy zimę, więc jest ciemno i jest dobry wieczór, a dzień dobry, może ktoś z Was ogląda ten odcinek rano, ja się nazywam Gośka Serafina, to jest program Bez Farbowania, program, w którym rozmawiamy o życiu, które jest ciężkie, bywa znośne, bywa czasem fajne, a czasem nieznośne właśnie. I zapraszam do programu osoby, które doświadczyły różnego rodzaju kryzysów psychicznych, nie tylko osoby, które mają na swoim koncie doświadczenie depresji, ale też zaburzeń lękowych, choroby efektywnej, dwubiegunowej i wszelkiego rodzaju innych sytuacji, w których jesteśmy w takim momencie życia, że musimy sięgnąć po pomoc specjalisty. Ogromna prośba ode mnie na dzień dobry jest taka, abyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, gwiazdki, okejki, okay komentarze. I Wszystkie rzeczy, które pomogą nam zebrać jak największą liczbę osób obserwujących ten kanał i pozwolą dotrzeć do jak, liczb, jak największej liczby osób, które takiego programu potrzebują i takich opowieści potrzebują. To bardzo proszę, żebyście to robili. Jeżeli słuchacie tego programu jako podcastu, to proszę o gwiazdki na platformach streamingowych i gorąca prośba numer 3, już ostatnia obiecuję z tej tablicy ogłoszeń, to prośba o to, abyście wsparli mnie. Na portalu Patronite, bo ten program będzie powstawał dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy i dla Was, więc możemy być wszyscy twórcami tego właśnie wideo podcastu i podcastu. Dziś w programie bez ferbowania, bez ferbowania powiedział, Zuzanna Kowalczyk. Ty jesteś Zuzia, Cześć. Zuzka, Zuzanna. Wiesz co, Bardzo jestem elastyczna w no. tym względzie, więc jak ci wygodnie. A masz jakąś taką wersję, której nie lubisz? Ja nie mam wersji, której nie lubię, no. ale złapałam się na tym, że osoby, z którymi mam czysto zawodowe relacje mm -hmm. mówią ZUZA. Z mm -hmm. Jakieś takie, wiesz, mm -hmm. poważne, tak. A jak jestem z kimś już blisko, to jestem Zuzią. Mm -hmm. Ewentualnie bywam z Zuzanna jest taki zdystansowany tak, bardziej. Tak, 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 tak. No, ale to bo... jest śmieszne, że to imię tak możesz. Ale ja mam to ja mam żata. Małgorzata. Małgorzata, no tak. A wolisz Małgosia czy Gosia? Gośka. Gośka, no właśnie. To, to każdy, ale widzisz, masz jakieś, które preferujesz, a ja się łapię na tym, że moje imię, absolutnie w zależności od relacji, którą mam ze sobą, śmieszne. Ale takie. właśnie, to jest fajne czy nie fajne mieć takie imię, które może być, mieć tyle wersji? Czy ja to lubię, bo jakoś wtedy czuję w sposobie, w jaki się do mnie Zarządzasz? zwraca osoby. Zarządzasz. Osoba, wiesz, już czujesz jakiś stosunek do siebie. To jest fajne, bo jakoś możesz to wybadać na samym wstępie. Ale to wiesz, może znowu przewrażliwienie. Panie, to na pewno. A ty jesteś, mm, zmagasz się z przewrażliwieniem na rzeczy, sytuacje, ludzie, świat? Hmm, wiesz, to właśnie teraz się zastanawiam, czy powinnam powiedzieć przewrażliwienie, bo się jakoś wa staram walczyć o to, żeby mówić. Po prostu o wrażliwości mhm. i w ogóle sobie myślę o tym, że ja, jako osoba, która ma doświadczenie depresji i zaburzeń lękowych, że to bardzo często idzie w parze w ogóle z dużą wrażliwością, i w tym aspekcie to jest trochę takie superpower, nie? Tylko ta wrażliwość może być tym elementem, który cię będzie tam dzikał w bok i, i, i będzie po prostu kulą u nogi, a może być też absolutnie cudownym narzędziem do jakiejś introspekcji i lepszego poznawania siebie. Więc w sumie y, chyba wolę, że wrażliwą jestem osobą. To jakoś takie jest, wiesz, niestygmatyzujące. No i pytanie, czy to jest w życiu y, łatwiej jest być y, osobą, która jest wrażliwa, czy życie jest trudniejsze, jak się jest wrażliwym? Jest trudniejsze, ale myślę, że y, to taka mało odkrywcza myśl, nie? Ale że Zazwyczaj w życiu jest tak, że to, co trudne, to też jakoś pełniejsze. I myślę o tym z tej perspektywy. Jakoś tak może staram się szukać plusów na siłę, ale mi to kiedyś powiedział chyba mój pierwszy terapeuta, że akurat w moim przypadku to jest tak, że ja bardzo silnie mogę czuć to, co ciężkie, złe, smutne. Przygniatające, ale też umiem bardzo mocno czuć, kiedy oczywiście się dobrze czuję, to co fajne, to co wzmacniające, że ja się rzeczywiście umiem też bardzo ucieszyć i jak jest dobrze i jak jest górka, to umiem być bardzo dobrze i umiem być, tak myślę, bardzo z wdzięcznością, yy, podejście z wdzięcznością do tego, czego doświadczasz. Więc wyobrażam to sobie właśnie w ten sposób, że po prostu czujesz mocniej mm -hmm. i to jest trudniejsze. Ale chyba bym tego nie oddała, wiesz? Mimo tego, co się trudnego w związku z tym w moim życiu zadziało. Kiedy pomyślałaś pierwszy raz o tym, że już, już nie dasz rady dłużej ogarniać sama? Że już wystarczy, już, już, już. Zuza, Zuzanna, Zuska, Zuzia, już, już uspokój się. No, ja właśnie tak chyba nie mam takiej, wiesz, jasnej cezury, bo ja trafiłam pierwszy raz na terapię i do psychiatry na tak zwaną diagnozę, uh -huh. jak miałam 20 lat, czyli 10 lat temu, ale jakby ta diagnoza już dotyczyła długiego stanu przed. Oczywiście, no, jak to a, zwykle bywa. A długo chodziłaś z yy, zaciśniętymi zębami? No i tak myślę, że taki moment, kiedy ja powinnam trafić uh -huh. po raz pierwszy, to było jak miałam lat 15, yy, więc tak naprawdę 5 lat to, było, to był stan, w którym ja już powinnam dawno być mhm. na lekach i przy wsparciu, a to tak zabrzmi okropnie, bo to zaledwie 15 lat temu, ale to naprawdę była inna rzeczywistość. Ja nie, no tak. To... Jeśli chodzi o wiesz, w ogóle świadomość tak. zdrowia psychicznego, ale też świadomość sposobów, w jaki można sobie z nią radzić, jeśli takiego kryzysu się doświadcza. Więc tak myślę, że to było takie 5 lat, kiedy to się dawno powinno wydarzyć. Ale łącznie terapii miałam 3, więc wiesz, to potem jeszcze no. fluktuowało. A w co się sam. działo w, wtedy, kiedy miałaś 15 lat, że to był ten moment, że powinnaś. Mm. Dziś, jak z tej perspektywy, myślisz, że powinnaś mm. wtedy dostać. Wiesz dostosować. co, myślę sobie, że jak masz. Jakby też mam taką pokorę, żeby. Uznać to, że to jest bardzo trudne w tym wieku, no Raz, że ty jesteś jeszcze dużo mniej samoświadoma, żeby pewne rzeczy nazywać, ale też bardzo łatwo zrzucić to na Bum. tak zwane, wiesz, e, hormony, hormony dojrzewanie, no. e, żarty z emofazy, wiesz, to bardzo aktywnie funkcjonowało wtedy w, wśród ludzi. Mm, a ja już wtedy doświadczałam permanentnego niepokoju. Który znowu nie jest stanem, jak pewnie wiesz doskonale, po prostu gorszego samopoczucia, tylko jest czymś, co cię po prostu notorycznie dojeżdża. Bardzo szybko się pojawił taki żart wśród znajomych, że jak ktoś zapyta Zuzie, co u niej, to pewnie powie, że jest zmęczona. Bo mi się to bardzo też szybko przerzuciło na sen. I ja pamiętam takie 2-3 lata, na których ja nawet nie wiem, jak pociągnęłam, ale wiesz, w ogóle nawet nie miałaś. Sposobu, żeby się złapać z tego, że można inaczej, że ja po prostu nie spałam. Nie spałaś. Okay, spałam, myślę. myślę, że tak. Zdarzały mi się takie noce, że wiesz, zaśniesz na półtorej godziny, na dwie godziny. Ale to tak brzmi super, że nie śpisz i wtedy, nie wiem, czytasz książki, wiesz, oglądasz seriale i w ogóle. Ale też, jak masz 15 lat, to tak trochę w modzie jest powiedzieć: A w ogóle, całą noc tutaj różne rzeczy, muzyka, gry, coś. No tam. tylko właśnie to nie jest, wiesz, ten czas, kiedy słuchasz muzyki i robisz fajne rzeczy. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Bo ja po prostu leżałam w łóżku i umierałam ze zmęczenia. I to właśnie nie jest ten stan, w którym robisz fajne rzeczy w związku z tym, tylko po prostu leżysz z zamkniętymi oczami w łóżku, przewalasz się z boku na bok i modlisz się o to, żeby wreszcie zasnąć. Ale słuchaj, dwa, trzy lata, a tak sobie myślę, że dwa, trzy tygodnie bezsenności, to już jesteś wrakiem. I jeszcze dodajmy, bo ja mam akurat takie doświadczenie, jakoś mi forma szkoły wydaje się. Okrutnie opresyjna. Jak ja sobie przypomnę, no dzisiaj pracuję w magazynie Pismo, więc akurat mam taką pracę, która daje mi trochę swobody. Nie mam jakichś takich ciasnych ram, że tak. muszę być w biurze 9, od 10 do 17, a do szkoły się chodziło na ósmą. Nie, to, to, to jest jakiś. To jest, to, jest w ogóle, to jest w ogóle to jest dla mnie niepojęte z dzisiejszej perspektywy. Ja miałam jeszcze szkołę, liceum, chodziłam przy Placu Bankowym, mieszkam na Ursynowie. Więc jak ja sobie przypominam, że wiesz... 7.30. 7.30 musiałaś wyjść z domu. Dla mnie dzisiaj wyjść o 8:30 z domu, to jest w ogóle Widzę te komentarze już, wiesz, ja staję do pracy o 4.00 i nikt ze mną programu na ten temat nie nagrywa. <laughs> A oczywiście, wiesz, bo to przerzucanie się, kto tak, bardziej zmęczony, tak, tak. to jest ulubiony nasz sport narodowy. Ale mi bardziej chodzi o to, ja wiesz, znam osoby, które super funkcjonują w takim stanie, to w ogóle ekstra i zazdroszczę, ale są takie osoby, jak ja. Jednym z moich takich game changerów życiowych, to był moment, kiedy uświadomiłam sobie, ile ja potrzebuję spać i jak mogę przeorganizować swoje życie. Czy jestem, bo też oczywiście nie każdy ma taką możliwość, ale czy jestem w stanie tak przeorganizować swoje życie, żeby o ten sen zadbać, i żeby. Funkcjonować zgodnie z jakimś moim wewnętrznym rytmem, i żeby wiesz, to ciało postawić na pierwszym miejscu. Niech ono mi mówi, jaki cykl i jaki sposób funkcjonowania jest dla mnie OK, A ja się pokornie do ciebie ciało dopasuję. Oczywiście zajęło mi wiele lat, żeby do tego dojść. I nagle się okazało, że no strasznie super, jak ktoś stoi o 4.30, ale ja jakbym, jak wstawałam o 7.30, to ja przez pół dnia byłam nieprzytomna. I rzeczy, które mogłam zrobić dwa razy szybciej, robiłam dwa razy wolniej, bo po prostu byłam wyczerpana. Ale to był moment, że myślałaś, że, że tak życie wygląda? Czy, czy że wszyscy mm. są tak zmęczeni, skoro nic się nie wydarzyło? Czy nie wiedziałeś za bardzo, że coś się, będziesz się użalać, poskarżyć? i że hasło o użalaniu się to mi tak towarzyszy, wiesz, że życie. jest, no, no, no bo no nie śpisz, tak? No, bo no, to jest dramat. Nie śpię, wiesz, mam momenty, takie, że nie jestem w stanie wyjść z domu, bo mam tak łapiący niepokój. No Były momenty takie, dzisiaj już wiem, że bardzo depresyjne, kiedy ja naprawdę byłam w no, jakimś takim, wiesz, zupełnym stanie nie, niepełnej obecności, jakiegoś takiego dołu zupełnego. Ale moment, kiedy dałam sobie prawo do tego, żeby powiedzieć, że się robi poważnie i że coś jest nie tak, to jest moment, kiedy ja zaczęłam mieć duszności, takie paniczne, i to jest doświadczenie no, absolutnie przerażające. Ja jestem też alergiczką, więc mhm. ja oczywiście, jak to się zaczęło, to się przebadałam, i wzdłuż, wiesz. Astma, nie astma, I, i, i jak zawsze idziemy do wszystkich specjalistów, tylko nie do tak. tego, do którego by trzeba było. Co tam w tych badaniach wyszło, że. Yy, że wszystko ryc, jest ok, no. oczywiście, że wszystko jest ok. Więc ty, ty sobie oczywiście wkręcasz, że to jest jakaś super rzadka, poważna choroba. No ja miałam po prostu takie momenty, które były po prostu atakami paniki. To jest takie uczucie, jest bardzo ciężko je wytłumaczyć, jak ktoś nie miał tego doświadczenia, ale. Doświadczenie, w którym próbujesz złapać powietrze i czujesz, że to powietrze cię nie syci. No więc oczywiście zaczynasz się nakręcać, hiperwentylować, bo cały czas czujesz, że... No jakby, no, Nawet wolę nie opowiadać, bo mhm. wtedy już czuję, że zaczynamy się hiperwentylować. No i tak, to, to jest takie doświadczenie, które w takiej najgorszej fazie jest trochę takim doświadczeniem, jakbyś umierała. Tak. A Atak paniki to jest... Pierwszy atak paniki to jest moment, w którym wydaje się, że umierasz. Tak, i ja miałam taki. Myślę, że w ogóle gdyby nie to, to bym w ogóle też do ciebie nie przyszła mhm. pogadać, a miałam dosłownie jakieś dwa dni przed tym, jak dostałam od ciebie wiadomość, migdała mi jakaś rolka na Instagramie. I teraz mam nadzieję, że nie zrobię fopa, że to nie było na przykład z Twojego podcastu, a ja tego nie pamiętam, ani no. cholery nie pamiętam, z czego to był fragment, ale z jakiegoś podcastu też nagrywanego z wideo. I tam yy, jakaś dziewczyna, kobieta opowiadała o tym, wiesz, wymieniła taki, taką serię super trudnych doświadczeń, które my. Nie było Ola Potykanowicz. Tak, bo ta rolka była kosmosem. Yy, no, to cudownie. Kosmosem. W no, bo sensie, w... Ja mam ciarki jako, tym, była przepraszam, była kosmosem i kosmon. też była kosmosem, jeżeli chodzi o odbiór, nie? Tak, ona powiedziała, że zrobiła dużo rzeczy w życiu trudnych, ale najstraszniejsze była tak paniki, a potem lęk przed kolejnym atakiem. Tak, i tam wiesz, wymienia takie rzeczy, które my społecznie tak. uznajemy tak. za takie trudne doświadczenia. Ja już nie pamiętam, no, ale tylko takie rzeczy dokładnie. Rozwód, poród, nie, strata tak. rodzica. No. No i tak słuchasz, tak, wiesz, empatyzujesz z tym, no tak, to są takie trudne doświadczenia, przy których trochę masz właśnie znowu prawo oczekiwać jakiegoś takiego, nie wiem, współczucia, zrozumienia, wiesz, że dostaniesz wolne w pracy, że, wiesz, masz prawo przeżyć jakąś żałobę, czuć się gorzej. I jak potem ona mówi właśnie o tym, że od tych wszystkich rzeczy gorsze były tylko takie paniki... Mi po prostu się zaszkliły oczy momentalnie, Dostałam ciarek, wiesz, na całym ciele, i miałam takie poczucie um, takiego głębokiego zrozumienia, którego osoba, która ma te doświadczenia, bardzo rzadko doświadcza. I ja to z jednej strony gdzieś rozumiem, że osoby, które tego nie doświadczyły, no, nie są w stanie zrozumieć, z czym to się je, a z drugiej strony wydaje mi się, że ja nie muszę stracić rodzica, żeby wiedzieć, że jak ktoś stracił rodzica, to przynajmniej w jakiś Podstawowym aspekcie należy się tej osobie jakaś empatia i wiesz, przestrzeń do przeżycia tego i deprecjonowanie tych stanów z tym związanych jest, myślę, doświadczeniem w większości z nas, którzy tego doświadczali. I ono sprawia, że się czujesz tylko gorzej, bo się wiesz, wtedy pojawia, wstyd. U... pojawia się wstyd. Nie? Wstyd, albo właśnie, nie wiem, czy tobie się zdarzyło to usłyszeć. Mi się zdarzyło od najbliższej osoby usłyszeć, że jestem neurotyczna, albo że jestem, wiesz, paranoiczką, histeryczką. Mm. Hasła, które są bardzo stygmatyzujące, bardzo oceniające, i są takie właśnie, jakbyś wybrała to, że. No, że pani coś kara. co on dzieje, tak, tak, tak. wiesz olbrzymie. Tak, tak, tak. I właśnie dlatego, wiesz, na początku no. powiedziałam, że czy jestem przewrażliwiona, właśnie no. <laughs> dzisiaj już odrobiłam tę pracę domową, żeby bardzo uważać na ten język, bo to przewrażliwienie mi się chyba do tej samej rodziny okay. pojęć zaliczenie, z tym takim stygmatyzującym. Ja, ja przewrażliwienie to y, bardziej bym tak określiła jako y, złość na siebie. Mhm. Mm uh, mm -hmm. Że za bardzo przejmuję się rzeczami, w sensie, że nie jestem przewrażliwiona, znaczy, że to jest, nie chcę powiedzieć mój wybór, na razie mój brak umiejętności, nad którym pracuję, mm -hmm. e, czyli taka wiesz, no zamiast um, jakiegoś takiego zdrowego drewna, że ja mam po prostu watę, tak, mm -hmm. że, że to jest tak nijakie, że no, nie, nie, nie chcę mieć grubej skóry też, bo, bo to też nie jest dobre, gdzie tak, no, ale, ale że przeżywam za bardzo rzeczy, które naprawdę nie zasługują na mm. 10 minut rozkminiania, nie mówiąc o tym, że ja potrafię to rozkminiać 10 dni. Tak, to absolutnie wiesz, mi znajoma rzecz. Tak. Chociaż mi akurat pomogło to, żeby nie koncentrować się y, stricte na tym kawałku, tylko cała praca, którą ja robiłam wokół tego. Akurat mi tak, bo Ja też widzisz, kolejna obawa, którą miałam przed rozmową z tobą, ja to nazywam noworysze terapii. Mhm. Sprawdzałam ja z tobą trzy, więc już chyba nawet nie zasługuję na miana noworysza, ale takie osoby, które poszły na terapię, doświadczyły tam czegoś dla siebie przełomowego i ważnego i super. I w ogóle, wiesz, jak kogoś to ma poczucie, że dogłębnie zmieniło, jakoś otworzyło mu oczy, wspaniale i to jest super istotne doświadczenie. Ale niektórzy to traktują jako taką legitymację do tego, żeby teraz iść w świat i nieść nowinę, wiesz, diagnozować znajomych, wysyłać wszystkich na terapię. Że ty już coś wiesz, ty już wiesz coś więcej i ty przyjrzałaś na oczy, więc teraz. Pamiętam kiedyś Jakub Żulczyk w podcaście powiedział, że to jest taki etap mesjanizmu. Nie tak, wiesz? tak. To że u dokładnie... alkoholików tak jest często, nie? Jak zaczną trzeba mm. to już nagle, wtedy są wszystkie rozumy. No. To jest takie, że trzeba się czasem gryźć w język, bo, bo to jest też taka dobra wola, że widzisz, że ktoś się męczy, a ty już wiesz i chcesz mu pomóc absolutnie. Y I się można zagalopować nie? Z, tak. z teorią, że to w życiu jest tak, albo z układem nerwowym jest tak, ja też ja się na tym łapię. No? Ja, ja się tego bardzo musiałam oduczyć, bo y rzeczywiście y Wiesz, to jest też taka, takie zrozumienie, że sama też potrzebujesz czasem tak. przestrzeni, nie zawsze potrzebujesz dobrej rady, czasem potrzebujesz przestrzeni do przeżycia czegoś, co jest trudne i że w ogóle największym przekleństwem moim zdaniem, i to był znowu kolejny mój game changer, mm. nauczenie się przeżywania trudnych emocji i nie spierdzielanie od nich, więc moment, w którym y, dasz sobie przestrzeń do przeżywania tego, co trudne, i nie zawsze potrzebujesz w tym miejscu milionara. Czasem one są rzeczywiście wiesz, potrzebne. nie? Widzisz, że po prostu z kimś się dzieje coś bardzo złego i to popchnięcie kogoś w stronę sięgnięcia po pomoc jest super ważne. Ale czasem po prostu ktoś się chce wygadać. A też przede wszystkim to, co ja mogę zrobić, to mogę ci opowiedzieć o swoim doświadczeniu. I to być może będzie dla ciebie wzmacniające i może masz teraz przestrzeń, żeby o tym posłuchać. Ale może być równie dobrze tak, że. Nie masz na to ochoty, nie masz na to przestrzeni, albo że moja historia w ogóle się nie będzie pokrywała z twoją. Ja też, z, zwłaszcza teraz, jako że napisałyśmy z Asią Gutral, którą pewnie obie pozdrawiamy z tego miejsca. Serdecznie. Tak. Słuchaj, to już jest kolejny odcinek, w którym ktoś pozdrawia Gutral. Ja Wiadomo, Gutral rządzi. Dobrze, to Gutral masz oficjalnie pozdrowienia <noise> tak. numer 88. Wszyscy jesteśmy <noise> z tej samej imprezy u Gutral. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, <noise> napisałeś wspaniały tekst o psycho-washingu. Tak, i właśnie teraz też, ja też dlatego się boję rozmawiać o mhm. tych tematach, bo ja jestem absolutnie osobą pióra, mhm. bo ja, jak piszę, to kontroluję, wiesz o co chodzi. Mhm. Jak mówisz, no to mówisz szybko, nie masz czasu przemyśleć każdej wypowiedzi, a ja mam poczucie, że gadamy o czymś tak niesamowicie ważnym, delikatnym, co wymaga tak dużej, um, takiej wrażliwości, właśnie w obsłudze tego tematu. Że raz strasznie nie chcę wchodzić w buty ekspertki, którą nie jestem w tym sensie, że nie Ale jestem ekspertem. Wiesz... ekspertem przez doświadczenie. Opowiedz mi o swoim doświadczeniu, o swoim doświadczeniu depresji i, i zaburzeń lękowych. I ja, ja hmm. się tego trzymam, że cały czas mówię tylko, że moje doświadczenie, bo dostałam parę razy, wiesz, burę. Tak. No, dostałam i mhm. wyciągnęłam taką lekcję, że ok, racja, to ja mhm. będę mówić o swoim e, doświadczeniu. Choć wiesz, miałam taki zakusy, że Jezu, już 100 wywiadów zrobiłam, to ja już trochę wiem, na depresję to ja się troszeczkę znam. No bo pewnie się znasz, nie? No, no tak, ale najbardziej na swojej, nie? Tak, że, tak. Która tak, być tak. może nie jest taka, wiesz, że jest w tych pięciu punktach czy dziesięciu punktach, że coś idzie wolniej, coś idzie dłużej i, i też się sama wkurzam na, na to, nie? Na, na siebie, że mm. ona nie, nie idzie książkowo że no, A, wiesz, no. pokaż mi taką tak. tak, tak. Ja, no, zazdroszczę tym, co mają ale alważ, że nie mają i kłamią. <laughs> Więc pogadajmy wiesz jako ekspertki od, 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 nie? od swojego życia, o swojego zdrowia. Ale jeszcze chciałam właśnie wrócić na chwilę do, do tego momentu, że miałaś 15 lat a potem trafiłaś do specjalisty, mając te 20. 20 plus, minus, no. W międzyczasie pobujałaś się trochę, nie śpiąc i, 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 dusząc, i myśląc, się. dusząc się, myśląc, że masz trzy życia w tej grze komputerowej. Mhm. I, I myślałam sobie ostatnio o, o czymś takim, że okej, okay, rozmawiam z ludźmi, rozmawiam na temat właśnie zaburzeń mhm. i jakoś tak wylatuje z głowy to, że między tym 15 a 20 jest życie codzienne. Że, mm. że skupiam się na tym, że ok, mam tak, mam tak, a to zmaganie się z chorobą jest na co dzień, jest w każdej minucie. Więc y, chciałam cię zapytać o to, czy, czy w ogóle pamiętasz, czy, y, czy próbowałaś i czy potrzebowałaś? Powspominać y, te momenty, mm. te, te kilka lat, kiedy się nie liczyłaś, to że jak ty to życie przeżyłeś? Że tam wiesz, była, była szkoła, była też pierwsza praca, w, że w ogóle to życie się toczyło, nie? że to nie jest tak, że ty siedzisz albo leżysz i chorujesz. Tak. Jeszcze nie mając diagnozy, ale już trochę chorujesz. Nie, to, to codzienne życie, to wstawanie z łóżka, to podejmowanie decyzji, wychodzenie o tej siódmej mm. trzydzieści, jaki to jest, znaczy, to jest to gigantyczne obciążenie życiowe, a nie to, że powiesz, no. między 15 a 20 rokiem. Życia miałam tak i tak, nie? Tak, ja, to wiesz, pewnie większość ludzi robi na jakimś etapie takiego właśnie, czy terapii, czy w ogóle jakoś wchodzenia w lepsze zrozumienie siebie, ale naprawdę jakoś bardzo mocno przytulam tamtą siebie. Po prostu szłaś. Nie? Bo to jest po prostu z dzisiejszej mojej perspektywy niebywałe, ale ja też musiałam poczuć się dobrze, żeby dopiero zrozumieć, jak było źle. Mhm. I to pewnie też doświadczenie wielu osób, jak pierwszy raz dostaną nawet nie tyle leki, co dobrze dobrane leki, bo to mm. też istotne. I jak pierwszy raz jakoś tak popuszcza różne rzeczy, i tak się człowiek któregoś dnia obudzi rano i ma takie wow, to tak się ludzie czują, to tak się ludzie czuli w większości, jak wstawali rano do szkoły, wiesz? Bez panicznego lęku, po prostu takiego zmęczenia, że masz ochotę. Właśnie dosłownie wiesz, zawrócić napięcie i rzucić wszystko w cholerę bez takiej dławiącej paniki, tego właśnie nadmiernego przeżywania rzeczy, które się dzieją wokół ciebie. Więc to doświadczenie później pracy i lepszego samopoczucia dało mi dopiero zrozumienie tego, jak źle było. Co wtedy, tam się działo? Nie? Co tam się działo? I rzeczywiście to, co mówisz, nie, że ta codzienność, i też ta taka codzienność w świecie, w którym naprawdę nikt tego nie rozumie. Ja, jak w wieku 20 lat, wreszcie trafiłam do terapeuty. Byłam pierwszą osobą ze swojego środowiska, grona rówieśniczo znajomych. Która poszła na terapię, więc później, jak ludzie zaczęli chodzić bardziej masowo na terapię, to wszyscy szli do mojego terapeuty, bo byłam, wiesz, jedyną osobą, która miała kogoś do polecenia. Mm. No ale tak, no ja wiesz, nie miałam z kim pogadać, kto już ma takie doświadczenie za sobą. No, po prostu nie wiesz, że można inaczej. No więc jakoś funkcjonujesz. no Tylko oczywiście, co się dzieje, jak zagryzasz zęby i próbujesz funkcjonować, siada ci ciało. No. W związku z czym ja, i to nawet później, bo ja potem miałam, no tak trzy lata temu miałam taki bardzo mocny nawrót, no to ja pamiętam takie, wiesz, momenty w życiu, kiedy ja byłam chora co miesiąc. Angina to była co miesiąc, nie? Jakieś zapalenie no takie nie choroby, choroby. To by łączył w ogóle, nie? Że to jest ten... Da, no, nie, nie, no w ogóle wiesz, no jesteś chorowita, tak, chorowita. No. chorowita. Albo, albo lepiej, nie dbasz o siebie. A, nie nosiłaś czapki. Nie nosiłaś czapki, dokładnie. I gaci ciepłych. I gaci ciepłych. A wiesz, masz kręcone włosy, to nie chcesz czapki, bo Aha. ci przyklapną. O, straszne. No, więc, yy, więc, więc chyba dopiero to ciało się musi zbuntować. Musiało się wtedy zbuntować, żeby zrozumieć, że coś się dzieje nie tak. Ale jak myślę, dużo osób ma takie, wiesz, dzisiaj fantazje. Och, jak to było wspaniale, ja w tych czasach, kiedy chodziliśmy do szkoły i wiesz, tylko szkoła i nie było pracy i było mniej obowiązków. Ja po prostu tego tak nie mogę zrozumieć. Znaczy, dla mnie to jest w ogóle, ja jestem tak wdzięczna, że już mnie tam nie ma, i tak bym nie chciała wracać do tego momentu, kiedy ja nie miałam tych narzędzi, które mam dzisiaj, nie mam tej samoświadomości, którą mam dzisiaj, nie mam tej wiedzy o sobie, tego całego zaplecza. I też, wiesz, nie masz wtedy tego doświadczenia, które ja mam dzisiaj i dzisiaj mi w ogóle pozwala funkcjonować, to jest to doświadczenie przeżyłaś, dałaś radę. Więc pewnie, jak lepiej się czujesz, to możesz sobie pomyśleć, no jakby znowu było na maksa źle, to okej, okay, no dzisiaj trochę lepiej czuję, że może sobie rzeczywiście dam radę, bo już mam doświadczenie dania sobie rady. Wtedy nie masz tego doświadczenia, więc nie masz się w ogóle czego złapać. Znaczy ja okrutnie, po prostu fatalnie wspominam tamten czas, i w ogóle nie mam takich takich słodkich wspomnień, że chciałabym. A co dzisiaj? Tamten czas? Tak, ja w ogóle, wiesz, mam takie, każdy ma chyba takie motywy, nie? Powracających koszmarów. Matura. To... U siebie matura. Ja, matura, że mam tyle lat, ile mam mm -hmm. i muszę jeszcze raz ją zdawać, bo tam to jest nieważna. Tak, ale to mi się, a to tak, ale to mi się na przykład śni, że się dowiaduję, że jutro muszę zdawać maturę. A ja przecież wiesz, tak, ja już tak. nic nie pamiętam z no, tym pierwsze, Ja już teraz pracuję sobie w piśmie. Ja już dawno maturę mam. Ja już tak. Jestem pani redaktor. Już, już odrobiłam tę pracę no. domową. Tak, to, 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 to jest. Ale mi się, mi się chyba taki powracający motyw w koszmarze moim to jest, to jest koszmar o byciu nieprzygotowaną. To jest jakaś chyba największa ujma, które, bycie nieodpowiedzialną, ale nie przygotowaną. To są jakieś takie dwie największe ujmy, chyba, które mam nadal w głowie. Więc na przykład moim powracającym motywem w koszmarach to jest sen, że biegnę na pociąg i rozsypuje mi się walizka, i nie jestem w stanie zebrać wszystkich rzeczy na czas. Albo właśnie się dowiadujesz, że jutro będziesz pisać egzamin z matmy, a ty. Ja, ja, ja już naprawdę niewiele pamiętam z matmy, nie? Ale co, mimo tej bezsenności, to tam piątki były? Oczywiście, oczywiście, wiesz. Nie, trzeba, trzeba, trzeba dowieść. Ale no jakim kosztem? Ja się dowiedziałam później, jak miałam. 3-4 lata temu taki gorszy stan. No to właściwie już miałam taki stan przed wrzodami żołądka. 26 lat wtedy. Wiesz, to tak porządnie. Znaczy, jak to ciało. To, to się nie odbyło bez kosztów, nie? to po prostu to ciało łykało? To całe zaciskanie zębów gdzieś się musiało odłożyć, więc się odkładało w różne. W różne strony, wiesz, podejrzenie fibromialgii oczywiście, czyli taki notoryczny ból mięśni, no bo ty jesteś ciągle w napięciu. I też trochę wydaje ci się to normalne, bo nie pamiętasz, jak to je, no co to znaczy być nie w napięciu. Tak, Już dopiero tak. się dowiedziałam o tym, jak zaczęłam e, praktykować medytację, że muszę hmm. się położyć, zeskanować ciało. Tak. I nagle to, że można je rozluźnić. A ja 30, tam 6 lat, jak manekin. Nie? żyłam. Tak, dla mnie medytacja też była takim doświadczeniem, w ogóle od odkrycia ciała na nowo trochę, mm -hmm. nie? No i to nagle heroł, trzeba mm. zacząć od nowa, w ogóle jakoś zapoznać się, coś i... No to jest ciężkie, no bo mm. wszystko cię boli generalnie, całe życie, ale wydaje się, że tak życie wygląda i ciało tak boli. Tak. I jest takie że... napięte. Tak... Albo że ty tak masz, nie? Tak, tak, taka ja tak twoja mam. uroda, że ciebie boli, albo to, to, to jeszcze byłoby chyba lepsze, bo ja cały czas czułam też taką chyba presję z zewnątrz, żeby sobie notorycznie mówić, że ja przesadzam. Znaczy to jest takie... Wiesz, no jednego nie wiem, boli borowanie zęba i czy tam dobra teraz jest znieczulenie. To jednego boli ten zastrzyk ze znieczuleniem w a dla kogoś innego no to takie tam do przejścia, nie? Jednego boli jak ma robiony tatuaż. Mamy różne progi bólu. No więc ja sądziłam, że po prostu w moim przewrażliwieniu Mam jakoś wyjątkowo nisko ten próg bólu. Że wszystkich boli, tylko może oni mniej przeżywają, na przykład. Albo że ja właśnie, wiesz, panikuję, mhm. przesadzam, neurotyczna jestem. No, no, no. A o czym, pamiętasz, o czym, um, czego dotyczył ten, ten lęk? Który ci towarzyszył w tym, w tym młodym mhm. wieku? To był jakiś konkret, czyli na przykład oceny, akceptacja, że dowiozę, nie dowiozę, przygotowana, nieprzygotowana. przygotowana, czy to była najgorsza wersja, czyli lęk uogólniony? Lęk uogólniony. No wiesz, lęk jako lęk, w sensie, bo to jest chyba ta, nie tak się to, chyba jest taka nomenklatura oficjalna, mhm. że strach jest przed czymś, a lęk mhm. jest właśnie takim odczuciem, które Próbujesz się oczywiście przypasować do czegoś, tak. no bo odczuwasz emocje, której nie jesteś w stanie znaleźć źródła. No więc szukasz, do którego puzla mogę ten kawałek wczepić. No więc jakoś to sobie tłumaczysz, że jest to, wiesz, no oczywiście, że jest to związane z tym, co cię dotyka i z jakąś presją środowiska, wiesz, to to w ogóle plus ci, ten kien... wiek. Ten wiek, wiesz, takie poczucie, że właśnie musisz wszystko dowieść, że że wtedy jeszcze nie masz właśnie tej twardszej skorupy, więc no jak nie wiem, masz 10 lat i się pokłócisz z przyjaciółką z klasy, to to jest naprawdę koniec świata. Tak, tak. I ja tego, ja, ja mam brata starszego, tak o, on jest starszy od miał 3 lata, I tak się nam idealnie układało, że jak ja zdawałam egzamin gimnazjalny, to on zdawał maturę. Mhm. Jak ja zdawałam, wiesz, na koniec podstawówki, to on gimnazjalny. Więc zawsze jak ja zdawałam, na przykład na koniec podstawówki, to on mówił gimnazjalny to dopiero zobaczysz, więc wiesz, potem ja zdawałam gimnazjalny, mhm. matura to dopiero zobaczysz. Tak łatwo jest deprecjonować tak. te wydarzenia, które, które mieliśmy wcześniej, a ja dokładnie naprawdę nie chciałabym wrócić do czasu wtedy tak jak odczuwasz rzeczywistość. To jest absolutnie uprawomocnione twoje przeżywanie rzeczywistości, że jak ktoś ci obrobi dupę albo pokłócisz się z kimś bliskim, to jest, wtedy masz Taką jeszcze konstrukcję psychiczną, że to jest dla Ciebie autentyczny koniec świata. No jak powiesz komuś dorosłemu o tym, no to to oczywiście powie ze swojego doświadczenia, że to naprawdę nie jest koniec świata, bo wiesz, że taki, bo ta dorosła osoba wie, że takich kłótni jeszcze będzie milion. Ale to dziecko jakby nie potrzebuje usłyszeć tego, przestań, dobra, i tego kwiatu to pół światu, to jest jeszcze jakby wspaniała rzecz po pierwszej strasznej miłości mm -hmm. nieszczęśliwej. No i tak, wiadomo, że tego kwiatu to pół światu, no ale na tamten moment to jest koniec świata. To jest koniec no. świata, no I, i ja osobiście mam takie odczucie, że nie ma nic gorszego niż przeżywać koniec świata, który wszyscy inni traktują jak... Wiesz, pod, wpadłaś w kałużę, nie? Gołą stopą, a nie, że to jest koniec świata, że to jest takie odmówienie tobie prawa do odczucia tego jako koniec świata. No i jak, a jak odczuwasz lęk ogólniony, to tych końców świata masz trochę, bo. Z 15 dziennie. Z 15 dziennie. Jak komuś próbuję wytłumaczyć, kto tego nigdy nie doświadczył, to jedyne porównanie, które mam, to takie oczywiście bardzo niedoskonałe, że. Lęk to jest trochę tak, jakby, jakbyś właśnie dostała jakąś złą wiadomość, takie wybicie jakiegoś takiego stresu, nie, adrenaliny, spięcia. A taki atak paniki, lekki jeszcze, albo takie mocniejsze napięcie, mocniejszy lęk, to jest tak, jakbyś właśnie dostała, nie wiem, SMS-a, że twoi rodzice mieli poważny wypadek samochodowy, albo tam, nie wiem, partner, przyjaciółka. Mm. No teraz, Jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to niech sobie wyobrazi, że dostaje taką wiadomość. Trzy razy dziennie dostajesz wiadomość o tym. Emocjonalnie dostajesz wiadomość, że ktoś z Twoich bliskich właśnie miał poważny wypadek samochodowy. I Ty naprawdę to czujesz. No, ty, całym ciałem. Całym ciałem. No, więc to są takie y, paraliżujące strachy i paraliżujące stany. Kiedy których... się pojawiła ta twoja um, diagnoza pierwsza? Mm. Jak mówisz, że 20 lat miałaś, jak poszłaś na terapię, mm. to, to to było połączone z wizytą u psychiatry? Tak, tak. Mm. Wtedy pierwszy raz byłam. No i lachach. co? Jak słyszysz, że to jest depresja, to co? Wiesz to ulga chyba. Mm. Wtedy to była dla mnie naprawdę ulga, bo ja poczułam właśnie uprawomocnienie stanu, który był całe moje życie bagatelizowany. Więc trochę dostajesz taką... Metaforyczną pieczątkę na to, że ok, coś naprawdę się ze mną dzieje nie tak, ja nie przesadzam. I oczywiście tu jest takie ryzyko, znaczy to nie jest taka pieczątka, i w związku z tym mam prawo niczego z tym nie robić, ani się świat do mnie teraz dopasuje, bo świat się do ciebie nie dopasuje, i to jest ta praca, którą ty musisz zrobić ze sobą. No ale przynajmniej nie mówcie mi, że wymyśliłam to, że boli mnie noga, albo że wiesz. Mam zaciśnięty notorycznie żołądek ze stresu, albo że nie wiem, nie mogę oddychać, no bo to są. Do, do, dostałaś glejt, nie? Że masz chciało tak się czuć. Poszłaś do psychiatry na zasadzie, przepraszam, że przeszkadzam, bo mi się wydaje, czy poproszę pana, panią o pomoc, bo nie daję rady. Bo... Nie, no wiesz, poszłam, bo trafiłam najpierw do terapeuty i terapeuta mnie wysłał do psychiatry. więc. A to akurat był taki terapeuta, który. Miał psychiatrę, z tym współpracował dość mm. blisko, więc też to było tyle łatwiejsze, że ja nawet nie wiem, jak to dokładnie działa. Okay. Czy tam się oni konsultują mm -hmm. ze sobą, ale zakładam, że może być tak, że wtedy wspólnie jakoś omawiasz, że wiesz, pacjentkę. Mm. No więc jakby trafiłam znowu z Glejtem od pana eksperta, że ja mam prawo zgłosić się do psychiatry, bo dostałam taki glejcik, że ja mam pójść do psychiatry. I nie wymyślam. I nie wymyślam, więc mi wolno. No. To jest, ale inna pułapka, o której mam wrażenie, że dużo rzadziej się mówi, to była dla mnie pułapka mojej trzeciej terapii, mhm. um, tak właśnie, mniej więcej trzy lata temu, um, kiedy było bardzo źle i to mam poczucie, że jest taką pułapką, o której właśnie um, jakoś łatwiej ją utracimy z oczu, a mam poczucie, że dużo osób tak ma. Um, takie poczucie, że. Ja już przecież odrobiłam terapię i ja już odrobiłam te prace, ja już wiem, co ja tam usłyszę, ja już nie mam siły na kolejną terapię i znowu komuś opowiadać od nowa jeszcze i jeszcze raz to przeżywać. I ja przecież wiem, co ja usłyszę, bo ja wiem, co mi dolega, tylko jakoś nie umiem tego nadal obsługiwać, nie wiem, co mam z tym zrobić, e jakieś takie poczucie porażki, wiesz, że ja muszę wrócić znowu, y że... że że wydaje mi się, że to wrócenie na terapię paradoksalnie dla mnie było trudniejsze niż pierwsze pójście na terapię. Yy, czyli znowu jakby powiedzenie sobie, ok, znowu, ale teraz to już naprawdę musiało być tak źle, że już musiałam zaryć po prostu odno kompletne, żeby się do tego ruchu zmusić, bo to było zmuszenie się. No i to był rok, który uratował mi życie, nie, ale, ale powrót na terapię był paradoksalnie trudniejszy niż pójście na nią. A poprzednie terapie, one się zakończyły w taki naturalny sposób, że już tak odżyłaś i już zrozumiałaś, czy już się zmęczyłaś, że, że stwierdziłaś, że dobra, już jakby tutaj nic nie wyciągniemy, mm. idę dalej, nie wiem, inny nurt czy coś takiego, bo ja też jestem w, w kolejnej terapii i ja, ja sobie je po prostu, ja ich nie kończyłam, moja droga, mm. tylko ja je przerywałam, jak mi dupa odżyła. Aj. No, a Znamy. teraz już siedzę grzecznie w terapii, mm -hmm. nie mam takich mm -hmm. pomysłów, no więc jak już pozjadałam tam kiedyś wszystkie rozumy i mówię, a to już ludzi, he do mm -hmm. widzenia. Y a, a, a wiem, że to, to nie jest takie, wiesz, no, sa samemu sobie zakończyć, że okej, okay, już jest spoko, to idę, wrócić, no to porażka, nie? porażka przede wszystkim. Tak, i no ten i ogromny pod... wysiłek od tak. nowa, nie? I, no i to, co mówisz, że jeszcze raz komuś opowiadać, to jest straszne. W sensie straszne, straszne nie jako fakt, no bo jak jesteś w takiej sytuacji, że już nie dasz rady, i naprawdę no siadasz i masz to w dupie, czy opowiadasz to w siódmy raz, czy czterdziesty siódmy, ale ta myśl o tym. Jest mm -hmm. tak blokująca i jeszcze raz komuś opowiadać, no ale zanim ja to, o, ten terapeuta zrozumie, że ja robię to, bo robię to, to przecież jeszcze 16 innych rzeczy muszę opowiedzieć. A nie, może to będzie jakieś świeże spojrzenie, może ja też mam hmm. inne spojrzenie niż te 8 lat temu, Może tak, tak, ja opowiem. Nie? Inna osoba też wie tak, już tak. trochę tak. na tę terapię. U mnie jeszcze oczywiście też wynikający, wiesz, z pracy w kulturze mm -hmm. i mediach, ale argument no nie pozbawiony sensu, mm -hmm. ale oczywiście pieniądze. Mm -hmm. Mm, że, że mnie nie stać, no więc musiało mnie tak docisnąć, że Żeby mu musisz, tyst, musicie, musicie być stać, nie? No to, to to będzie szedła ziemniaki teraz mm. przez parę miesięcy, ale no nie masz wyboru, to teraz mm -hmm. musicie być stać. Masz taką sytuację życiową, a nie inną, ale no jakoś to musisz wykombinować, bo, 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 bo nie, to, to już jakby nie podlegało kwestii wyboru. Um. Tak, jest to właśnie, o czym mówisz. Poczucie porażki, zmęczenia. Też myślę, że jakaś taka zarozumiałość w tym była, nie? że ja już przecież wiem. Więc ja w ogóle poszłam na trzecią terapię, usiadłam przed moją terapeutką i powiedziałam, że ja już wszystko wiem, ja nie potrzebuję się tego dowiadywać od nowa, ja teraz tylko chcę tak, tak praktykę, nie? Tak, jakbym chciała już wiedzieć, co ja mam z tym zrobić. Ja już nie potrzebuję teorii. Co oczywiście jest trochę śmieszne z perspektywy czasu, ale z drugiej strony rzeczywiście, bo to też jest moim zdaniem ważna rzecz, którą też mi powiedziano bardzo późno. I to była rzecz, którą mi powiedziała moja terapeutka ostatnio, za którą jestem jej dozgonnie wdzięczna i to mnie po prostu już kupiło absolutnie. Znaczy, ona na pierwszym spotkaniu powiedziała, że ona ode mnie teraz nie chce odpowiedzi, czy ja się na nią decyduję, że ja. Że wybranie terapeuty to też jest pewien proces, i ty w tym procesie też jesteś podmiotową osobą, której może dana osoba przypasować lub nie przypasować. Że jeżeli masz takie lękowe jazdy, które ja miałam, to też może ci być trudno powiedzieć tej osobie, nie? Po to, to jest jakaś taka relacja, wiesz, odrzucenia. Ale co ja mam pani powiedzieć? No. Tak, tak, już, jak to, jak jest panią to ja nie chcę? Nie, wiesz. Oszalałaś. I to ona powiedziała: w ogóle nie chcę od ciebie tej informacji teraz. Możesz mi napisać sms-em. Wiesz, dla mnie jeszcze w ogóle dzwonienie kolejny koszmar. <śmieniu> super, super <opcje> na dziennikarza. Dzwonienie <śmieniu> tak. to koszmar. Nie? Tak, no. No, właśnie do tego. No. To, to, to wiesz, kolejna rzecz, że ktoś może powiedzieć. Gośka Serafin i depresja? Przecież tak. Ty prowadziłaś wywiady, tak, tak, wiesz, tak. z kim? A ja w ogóle, wiesz, napady paniki i nerwica lękowa? Przecież, nie wiem, prowadzisz, wiesz, spotkania na sto tak. osób. Piszesz teksty, w których się odsłaniasz, mhm. wiesz. No tak. Tak. Otóż tak. Otóż to mhm. się może nawet łączyć dość skrabnie. Mm. No i jak usłyszałam, że Ty możesz wybrać tego terapeutę i on ma też Tobie pasować i że nie każda terapia Ci pomoże że też y, terapia może być lepsza lub gorsza i strasznie fajnie dostać te informacje um, że, no generalnie tak no, terapia też sprawia jakiś dyskomfort co nie jest przyjemny przyjemny proces ale że y, no nie wiem no jeśli masz duży problem żeby się przed daną osobą otworzyć jeśli czujesz, że coś ci nie gra to naprawdę możesz poszukać w innym nurcie to co mówisz z inną osobą popróbować i dla mnie to, że ja wiesz, usłyszałam od mojej terapeutki, że, że ja mogę wybrać, i, i jeszcze, że ktoś mi dał taką bezpieczną furtkę, ja się po prostu poczułam bardzo bezpiecznie. I rzeczywiście poczułam, że dokonuję pewnego wyboru ja, a nie, że wiesz, trafiłaś gdzieś i coś się to dzieje poza tobą. Tak. Dziękuję, że Pani Przejała, dziękuję, się nie wybieram. Tak, nie? tak, 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 no. dokładnie. Um, no, a te pierwsze moje dwie, no to jedna się skończyła, tak, i wiesz. Znowu, bardzo nie chcę, żeby ktoś to odbierał jako jakąś ekspercką wiedzę, tak było w moim przypadku, ja nawet nie wiem, czy tak powinno to wyglądać, czy nie. Ale wtedy usłyszałam, że osoby z zaburzeniami lękowymi mogą mieć tendencję do też takiego zawieszenia się na terapeucie. Więc żebyśmy spróbowali puścić yy, i to tak po roku, półtora było. I wtedy też zaczęłam schodzić, wtedy z tej, z pierwszy raz z leków. A za drugim razem to rzeczywiście mój terapeuta za nie mógł prywatnie, zdrowotnie, to się przerwało, a ja jakoś właśnie też już poczułam, że jest lepiej, więc, więc to zaniedbałam. No i zaniedbałam tak, że potem się, wiesz, parę lat później posypałam już doszczętnie. No ale um, okay, zeszłaś, był moment, kiedy zeszłaś z leków, mia miałaś coś takiego, że um, taki, taki trochę wyścig um, im szybciej zejdę z leków, tym lepiej. No, ten konkurs wśród osób, które biorą antydepresanty, to jest jakaś taka presja, takie ja już schodzę, ja brałam 3 lata, a ktoś powie ja 11, no to przegryw, nie? Jest taki, tak, te zawody są jakieś takie szalone. Ja biorę teraz czwarty rok, Mhm. I naprawdę muszę się sama dać sobie, wiesz, popysku, żeby nie mhm. uważać tego za porażkę absolutną, nie? że to zejście jest takim celem jakimś, cel, nie? że to sukces, no, że już schodzę, już nie 120, a 90. No, ja jestem teraz trzeci rok mhm. i mój psychiatra mi powiedział, zobaczymy jak mhm. będzie, monitorujemy się, ale powiedział mi... Na samym początku, wiesz, że też oczywiście przyszła mi, ale to no tak co, tak, 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 tak pan czuje, że tak na rok, na półtora, nie, zawsze jakoś potrzebujesz mieć asekurację tak. w głowie, a on mi powiedział, no to czy znaczy, że zobaczymy, ale wie pani, no tak jak widzę, co się z panią teraz wydarzyło, no to był też taki moment, bo ja na terapię trafiłam, bo się bardzo źle czułam, a potem um, się zakończył mój taki wieloletni, mhm. sześcioletni związek i to już było w ogóle, babach, znaczy już w ogóle... Anihilacja, mhm. wiesz, poziom milion. I wtedy trafiłam interwencyjnie do psychiatry. Jak on tak w ogóle wiesz, zobaczył moją historię choroby i to, co się ze mną dzieje, mhm. somatycznie, powiedział: No, tak, generalnie to takie osoby jak pani, to też całe życie bywają na lekach. W ogóle nie schodzą. Wiesz, jak w ogóle oczy, jak pięciozłotówki, że to jest, czy to jest w ogóle możliwe. On też mi tak trochę odczarował te leki, nie? Że, mhm. mm, że też, dużo, że, że też możesz mieć lepiej lub gorzej dobrane te leki. To, to, wiesz, jakby to, to możesz poszukać leków, na których może nie masz jakichś strasznych efektów ubocznych. No, że ten, więc. Dla mnie chyba ta informacja, że możesz na nich być całe życie. Że powiedział to autorytet? Tak. Że jakby to jest fajnie. No w sensie, ja jestem alergiczką i do końca życia, od stycznia do sierpnia. I jadę na lekach antyalergicznych, antyhistaminowych. I to się nie zmieni, bo mam taką alergię, że jest nie do odczulenia. Na wszystkie drzewa i wszystkie trawy. No i, no i a tak, wiesz, to, że z tymi antydepresantami jest inaczej. A to jakoś tak, to jakoś jest rzeczywiście, że jak ktoś mi mówił... Um, bo taki moment, że ja naprawdę czuję, że wiesz, zrobiłam pracę i się zmieniło. To było właśnie teraz, przy tej ostatniej terapii mm. i lekach. Takie, że no jak mnie ktoś dużo, długo zna, no to mnie nie poznaje. To wiesz, to takie naprawdę się przetasowało moje życie całkowicie. Nie siedziałabym tu z tobą, mm -hmm. bo bym nie poszła. Poznałyśmy się na imprezie z okazji wydania książki Marty. To Marta też tak. pozdrowmy mm -hmm. niezwiecko. Mm. No to byśmy się nie poznały tak. tak dwa lata temu, bo ja bym w życiu nie poszła na imprezę z okazji, wiesz, książki Marty Niedźwieckiej, bo by mnie sparaliżowało po prostu lękowo przed wyjściem do ludzi Ale absolutnie. Ale nie trzeba z nimi gadać? Czy że on... W ogóle wyjście z domu, wiesz, do ludzi, których nie znasz. Yy... A wszyscy te smoltoki umieją. A, wszyscy, a ty... wszyscy tak, wiesz, ja miałam takie fazy, mhm. fazy kiedy było okej, okay. więc jak ktoś mnie kiepsko zna, to na przykład znam jest ja z tych faz, kiedy ja już z tego domu wyszłam. No bo bywały takie fazy, że, 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 że było w porządku, ale jak się zmusiłam do wyjścia z domu, kiedy nie było w porządku, no to to, to absolutna masakra, nie? I, I koszt fizyczny, który, wiesz, odchorowywania tego, stresowania się wcześniej, no to, w ogóle, to w ogóle nieproporcjonalna korzyść do, do, do wysiłku. Ale dawałaś sobie prawo um... Żeby ten koszt ponosić, czy właśnie się biczowałaś, że przecież ludzie na całym świecie wychodzą z domu, spotykają się wszyscy. Co jest w, w, trudnego? Przecież ja nie wchodzę na Monteverest, tylko idę się spotkać. Oczywiście, oczywiście to jest że straszne, tak. Nie? To jest straszne, zwłaszcza, że wtedy to dla ciebie jest Monteverest. Mhm. Ja pamiętam stan, kiedy naprawdę, znaczy, ja doszłam do stanu, że Prysznic był Monteverestem. Mhm. Ja wtedy też jeszcze nie byłam na etacie w piśmie, tylko tak byłam e, taką zewnętrzną redaktorką, pisałam freelancersko teksty. Więc ja pracowałam wyłącznie z domu. Nie trzymały mnie żadne spotkania. Trzymały mnie tylko jakieś deadline, że ja musiałam, wiesz, dowieść tekst, mhm. albo nie wiem, redakcję. Mhm. Ale nie spotykałam się z ludźmi tak w codzien... Czy mogłam spokojnie na miesiąc zabunkrować się w domu, widzieć wyłącznie mojego partnera i siedzieć z moim psem? To było absolutnie wykonalne. Pewnie nawet. Nie byłoby to dla nikogo szczególnie dziwne w tym najgorszym czasie, nie? E, więc wtedy e, tak, z jednej strony tak, a z drugiej ja też wiem, jak to jest się już kompletnie nakręcić w tym. E, no, już tak się absolutnie obudować w tym domu. Bo tam jest bezpiecznie. Tam jest bezpieczniej. Wiesz, ja doszłam do etapu, że dla mnie wieczorny spacer z psem był stresujący. I szłam, wiesz, z kulczami w rękach, mm -hmm. w razie czego. Nie mam doświadczenia, żeby ktoś mnie napadł, żeby było jasne, że to nie jest tak, że... Znaczy, no po prostu, wiesz, no już wyjście do ludzi, to już to, to w ogóle, no ale wyjście z psem, wiesz, pod dom, to było... Wyjście na spacer, to było dużo. Um, i, i, I doszło, wiesz, do takiego etapu, że ja miałam taką fantazję, no to mój partner ówczesny, który wiesz, chodził do pracy, funkcjonował normalnie, no to ty idź do świata i potem raportuj, nie? Ja się dowiem, co tam się dzieje na zewnątrz, ale ja sama to, to, to chwilowo nie. I to było straszne, bo też wiem, jak, i to jest bardzo trudne moim zdaniem do wyczucia, gdzie posłuchać siebie, zaakceptować, zostać, nie zmuszać się, a gdzie jednak czasem się, wiesz, zmobilizować i nie pozwolić się... Zatonąć, tak. nie? W tym łóżku zagrzebanym. Ja nadal tego do końca myślę, że jeszcze nie umiem, ale bardzo nad tym pracuję. ale Myślałam, że tylko ja tego nie umiem. Nie, no chyba nikt tego nie umie do końca, nie? No właśnie to mi się ma... wydaje, że wszyscy wiesz, jakoś ogarniają, tylko ja nie ogarniam, że nie wiem kiedy, mhm. y, na ile to jest zaopiekowanie się sobą, mhm. że ja teraz idę na drzemeczkę, mhm. a na ile to jest niebezpieczne jednak, mhm. dlatego że, że rozwalę sobie sen, rozwalę sobie mhm. rytm. Na ile zaopiekowaniem się jest. Właśnie zrezygnowanie z wyjścia tak. z towarzystwem, które nie mam na to ochoty, a na ile to jest dobre jednak wyjście do ludzi? Nie? Totalnie, dlaczego tego nie można mierzyć jak temperaturę? Tak, nie? tak, tak. Dlaczego na no, tak, no to nie ma jakiejś skali? Dlaczego ja mam mhm. podejść taką decyzję? Skąd ja mam wiedzieć, co jest dobre i co ja czuję? Nie? To jest też takie y, trudne. Tak, czy absolutnie mam to samo, ale to, co mi dało, to ostatnie doświadczenie. Mhm. Kompletnego dna i, i, i jakiegoś stopniowego wygrzebywania się, w którym to procesie pewnie nadal jestem i pewnie w jakimś sensie nadal będę. Czy um, ja chyba pierwszy raz sobie zaufałam. Mhm. Ale tej legendarnej intuicji? Trochę tak, mhm. ale wiesz, takie zaufanie do siebie, że. E, znaczy, że ja już wiem, jak to jest, jak jest tak najgorzej. I ja naprawdę wiem, że ja zrobię dla tej dziewczyny tu wszystko, żeby ona tam nie wróciła. Nie masz na wszystko wpływu. Może być, że tam wrócisz, ale jakby dałaś radę, jeszcze dałaś radę sama. Oczywiście miałaś przyjazne dusze u boku, wiesz. Miałam, nie wiem, właśnie terapeutę, psychiatrę, ale, ale dałaś radę. Więc jakoś to wymyślisz, żeby dać radę znowu. Powiedzenie mojego taty: Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. No więc jakoś to wymyślisz, jakoś to będzie. I to doświadczenie dla mnie dało mi jakieś takie zaufanie do siebie, że jakoś dam radę i że jak dobrze siebie posłucham, to jakoś to w końcu usłyszę. I to jest bardzo nienamacalne, więc bardzo, jakby nadal mam czasem, wiesz, wątpliwości, czy ja to dobrze czuję. Um, ale jak miałam takie pokusy y żeby zrobić, wiesz, jakąś taki gigakrok. To też mnie tak, jeszcze jak byłam w te, bo już zakończyłam tę, mhm. tę, tę ostatnią terapię, ale to moja terapeutka, tak mi wiesz, przytrzymywała i mówiła, hej, jakby masz problem, żeby zrobić taki krok, a teraz mi mówisz, że chcesz zrobić taki krok, to może najpierw zrób taki, nie? W sensie, to może dzisiaj nie musisz iść na imprezę, ale może pójść na dłuższy spacer z psem i spuść go ze smyczy, bo jak masz Paniki i e, lęki, to spuszczanie psa ze smyczy też umie być lękowe na maksa, nie? Znaczy, zrób coś dużo mniejszego, w czym się czujesz bezpieczniej. I krok po kroku jesteś w stanie tymi mniejszymi krokami dochodzić do tych większych. Ale wiesz, władować sobie teraz na głowę. Ja to tak wiesz, parę razy władowałam na głowę coś wielkiego. No to pamiętam, jak się dostałam na warsztaty dziennikarskie do Brukseli, do Komisji Europejskiej. Wszystko krzyczało nie, ale ja się właśnie zaparłam, że nie no, w ogóle, no jak, no, no jak, no, no, no nie zrezygnować, no, że w ogóle jakby marunujesz swoją karierę i szansę, no i po jeszcze, prostu. Tak, jeszcze komuś zawróciłaś głowę, zajęłaś miejsce. Tak, oczywiście, wiesz, kupa rzeczy, no po prostu, po prostu się zmuszę i Zrobię to, bo to jest dla mnie dobre, żeby się zmusić. No bo ja z tylu rzeczy poryzygnowałam w życiu, bo się wszystkiego bałam, więc zmuszę się. No to się tak zmusiłam, że trzy godziny przed odlotem miałam 40 stopni gorączki. O, do Słuchaj, dobrze, że miałeś tę gorączkę. Znaczy to tak, ciało, ciało to, to, ci powiedziało. Tak, ciało powiedziało, no way. Nie, więc. No ale to ciało musiało no. krzyknąć. Więc ja mam dzisiaj takie. Więc wtedy wiesz. Walka z ciałem, no bo ciało z tobą walczy, no bo ciało cię boli. Się napina, jest chore, no, dzieją się z nimi przyjemne rzeczy. I moment też, kiedy mi się bardzo, no, to właśnie to zaufanie do siebie też zbudowało, to moment, kiedy pomyślałam: Boże, jakie to ciało jest niesamowicie mądre, jakie ono jest w ogóle wspaniałe. Że wiesz, że to się objawia w nieprzyjemny sposób, ale ono ci coś cholernie istotnego mówi i że to ciało tak naprawdę jest w ogóle. Najwspanialszym doradcą, i przyjacielem, na jakiego y, możesz liczyć tak naprawdę, kompletnie kiedy głowę tak, olewasz. Kompletnie olewamy ciało, bo ono jest po prostu do ruszania, żeby ono głowę być, nosić. Ono no. ma być narzędziem, a nie tak. wiesz też czymś, co wymaga wysłuchania i zaopiekowania. A jest takim barometrem trochę, nie? Więc jak mówisz o tym, czemu nie masz jakiejś, wiesz, skali temperatury, czy ja mam się dźwignąć z łóżka, mhm. czy nie, to trochę masz skalę no, no masz trochę ten barometr ciała. I czasem jest tak, że czujesz, że po prostu no way, a czasem jest tak, że czujesz, że okej, okay, trochę mi się nie chce, ale w sumie na godzinę mogę spróbować. Bo w sumie nie wychodziłam z domu od trzech dni i byłoby spoko. No i tak wiesz, parę razy wyjdziesz, to którymś razem będzie fajnie i się jakoś czasem. No właśnie, te małe kroczki, że ja na przykład no, zima, jeszcze ja mam, wiesz, ja sobie dobudowuję teorię. Różne, nie? Że jak jest zimno, to ok, mm. mogę. Raz mam taką teorię, że ja to lubię wyjść po zmierzchu, bo jak jest tak szaro i brzydko, to ja już wolę, wiesz, żeby były te światła latarni, wtedy przynajmniej nie widzę tego syfu. Że ja wyjdę, jak się ściemni. To, no ale jak się ściemni, no to przecież już nie wyjdę, to jest oczywiste, że nie wyjdę. I, i Albo że na przykład, jeżeli wrócę do domu zimą, już jest po 16.00. No to ja już nie wyjdę, bo jestem w stanie krążyć mm -hmm. po mieście i, i, i krążyć cały dzień, ale jak już wrócę do domu, jest ciepło, ja już jestem w, w swojej jaskini, to już nie wyjdę. I to wychodzenie, latem ok, jeszcze spoko. O w ogóle jak jest słońce i jest ciepło, no to trzeba robić rzeczy fajne. Ja I wtedy sumieniu. bycie w domu jest masakrą. ja się biczuję. Ja uwielbiam jak jest tak, bo ja wtedy czuję, że mi wolno być w tak, domu. Więc, wolno ci nie chcieć. Więc paradoksalnie, no. jak wszyscy mówią, że wiesz, zimą dramat, a że oni czekają na lato, to ja miałam kilka razy tak, że na przykład, że miałam um, jakiś mocny atak albo kryzys, albo epizod depresyjny, ja miałam w lipcu. Tak, tak. Gdzie tak, wiesz, tak. dla mnie lato Absolutnie. to było, że. Kurwa, wszyscy są szczęśliwi. Nie? Teraz powinnaś, wiesz, właśnie korzystać i się cieszyć. Tak. Wszyscy są szczęśliwi tym latem. Wszyscy, mm. po pierwsze, super zgrabni, ekstra uśmiechnięci, są na piknikach, zakochani i tak dalej, a ja po prostu nie. Na zimą przynajmniej wszyscy siedzą w domu i każdy ma tak samo źle. Więc ta zima jest tak, tak. spokojnie. Po prostu hibernujemy się, jest ok, jestem niedźwiadkiem. Daje Ci poczucie, że jest wszystko z tobą w porządku. No ale jest. wiesz, jakieś takie zmuszenie się do wyjścia, e, no dobra, jest to światło dzienne, przy depresji trzeba chodzić i tak dalej mm. e, I niby, wiesz, mieszkam na drugim piętrze i mam brudne okna strasznie, więc jakby dodaję 30% szarości. Bo e, patrzę, parter i kraty, wiesz. Okej. Okay, ja patrzę <laughs> przez okno i widzę, że no, no szaro i obrzydliwie. No plus mhm. dodaję te 30%, bo są już drugi sezon te okna. Ale myślę sobie, dobra, no wyjdę. W sensie najgorszy jest ten moment założenia kurtki i wyjścia. I jak ja już jestem przed klatką. To już jest ok, nie, w sensie jakby już mm -hmm. jestem na zewnątrz i już mogę, ale mm, ile cierpienia czasem i, i nie mówię, że to jest za duże słowo, ile mnie cierpienia kosztuje, mm -hmm. wiesz, przekonanie siebie, że warto jest wyjść na zewnątrz. A wiesz, a druga rzecz, która się łączy z tą narracją, no. przynajmniej dla mnie taka mocna, ym, no że jak nawet masz taki tydzień, że Zostałaś w domu, wiesz, znowu się jakoś zapadła i że się czujesz gorzej generalnie, to to nie znaczy, że się cofnęłaś, tak. albo że to się unieważnia pracę, którą wykonałaś, że się poczułaś lepiej, że jakby to, wiesz, dla mnie zrozumienie tego, że ta trajektoria nadal może być tak. do przodu i że ona jest sinusoidą, ale z racji tego, że jest teraz niżej, to nie znaczy, że ty jesteś znowu z tyłu. Że na planszy się cofasz w eurobiznesie i sorka idziesz do więzienia. A do, 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 no. Dokładnie. A ja jeszcze wiesz, miałam takie poczucie, że. No dobra, jesteś po rozstaniu, mhm. no to masz jakiś czas, nie? Na przeżycie żałoby. Kto ustali, jaki to jest mhm. czas, to temu konia z rzędem, ale okej. Okay. Przynajmniej wiadomo, było czego się trzymać. E, tak. tak <noise> Jakbyś jeszcze... to ustalił. E, no i no ale tylko wiesz, nie daj Bóg, trwa to u ciebie dłużej. Mhm. No, to jest jakby znowu obwinianie się i, i wiesz, e, ten, ale poczucie, że wychodzisz z jakiegoś bardzo trudnego stanu, z jakiejś trudnej sytuacji i jest lepiej. I potem jest taki moment, że jest znowu gorzej. No to dla mnie jeszcze takim bardzo istotnym odkryciem było to, że no czasem będzie gorzej, a czasem będzie lepiej. Ale to, że jest gorzej i to, że dzisiaj nie jesteś w stanie założyć tej kurtki, to nie znaczy, że jutro nie będziesz w stanie. Nie? Tak. To jest też dla mnie taka, takie słuchanie siebie, że mamy taką tendencję do takiego ekstrapolowania tego, co czujemy teraz, że tak już zawsze będzie, albo że to coś oznacza jako że to nie mówi o naszym stanie, tylko o naszej kondycji generalnie. No nie, to, to mówi tylko o tobie dzisiaj, to mówi o tobie, nawet nie dzisiaj, to mówi o tobie tu i teraz, bo może za godzinę będziesz w stanie, no. ale teraz nie jesteś w stanie, it's fine, nie? To, że jakby, że... Ja się tego nauczyłam podczas ataków paniki i chyba to pozwoliło po, po, mi w ogóle je przeżyć i przetrwać, mm. że y, to jest stan, który masz wrażenie, że on się nigdy nie skończy, tak. że już całe twoje życie będzie tak wyglądało, ale doświadczenie poprzedniego ataku paniki, no y, tłumaczy ci, że to mija. I tylko mhm. wiesz, to świadomość tego, że właśnie teraz umieram mhm. i tak już będzie zawsze, ale to minie za kwadrans mhm. jakoś mnie trzymała. I każdą, wiesz, jakąś taką opcję. Miałam taką, taki dosyć duży kryzys, yy, który trwał ze trzy godziny. O Boże! Mhm. Mm. W zeszłym roku jakoś po premierze książki i potem wszystkim, że tak, wiesz, ha, 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 ha. ha mhm. I po prostu położyłam się na podłodze i myślałam, że to nigdy, nie, znaczy, że, mhm. że właśnie się cofnęłam o trzy lata, mhm. że znowu, że to wszystko już przepadło mhm. i jestem na tej planszy w Eurobiznesie na starcie znowu, nie? że w Chińczyku, tak? Że mhm. mnie zbili i wracam. Teraz muszę czekać na tą kostkę i wyjść dopiero, jak wylosuję dobrą liczbę. E, mhm. I myślałam, że to, to znaczy to jest takie uczucie dla mnie, że to się nigdy nie skończy, znaczy, że to mhm. jest po prostu dramat. I tylko myśl o tym, że to minie, spowodowała, że, wiesz, no, trzy godziny wyłam, wyłam, wyłam i wstałam. Po prostu musiałam wywyć. Tak, wywyć tygodnia. A to jest kolejna rzecz, nie? że w ogóle czy my umiemy wywyć? Tak. mi moment, kiedy znowu ten moment, który. Um, no i ja trochę mam takie, ja to trochę tak sobie w głowie um, nazywam. To, ten, to doświadczenie tego ostatniego kryzysu. Ja trochę mam takie poczucie, że, że ja wtedy trochę umarłam. Mhm. I trochę, trochę, trochę się odrodziłam na nowo. E, takie wiesz absurdalne rzeczy, typu ja całe życie nie mogłam się nauczyć nie obgryzania paznokci. I ja nagle nie obgryzam. Wiesz, jakieś w ogóle takie mhm. odruchy nawet, w ogóle nieświadomie, tylko takie w ogóle małe rzeczy, których ja w ogóle jakoś w ogóle naprawdę mam poczucie jakiegoś wejścia um, na nowo, wiesz, w ciało, w różne rzeczy. Mm, I myślę, że jedną z rzeczy, które, której to zawdzięczam, to też było to, że ja nagle zostałam, wiesz, sama w pustym domu z psem i ja się mogłam wywyć. Mm -hmm. I to było przerażające, to było tak, straszne. Tak. Znaczy, wiadomo masz poczucie, że albo poczucie, że umierasz, właśnie albo, albo masz... marzysz o tym. Nie? Albo marzysz albo... o tym, ale to by było działanie. Tak. Ty nie masz, wiesz, ja to porównuję. Tak jakby cię swędziało całe ciało i ty nie jesteś w stanie się podrapać, tylko, że cię swędzi mhm. głowa w środku. I to nie jest tak, że ty nie masz ochoty wyjść z domu, więc masz ochotę się położyć do łóżka i oglądać film. Ty nie masz ochoty się kłaść do łóżka i oglądać film. Ty na nic nie masz ochoty. Tak. Ty nie masz ochoty nie mieć ochoty, nie? No. To jest po prostu straszliwy stan. I ten moment, kiedy... I znowu, musiałam dostać taki glejd. Teraz coś się wydarzyło trudnego, teraz możesz wreszcie przeżyć. Teraz nie przesadzasz, teraz ci wolno. No, trzeba to było wywyć. Trzeba to było wypłakać, wykrzyczeć w poduszkę, dosłownie. I nagle się okazuje, że jak przeżyjesz trudne emocje, to jakoś puszcza. I że czasem musisz wywyć, nie? Czasem musisz poleżeć i czasem musisz popłakać. To jest beznadziejne i w ogóle strasznie trudne, ale jak tego nie robisz, no to, to się znowu zaczyna tak. To. tak, tak. No, zaczyna się spięcie albo zaczynasz robić inne rzeczy, niekoniecznie korzystne, raczej bardziej niekorzystne dla siebie, gdzieś szukasz tego ukojenia, no. nie? A potem można... Więc zresztą to wywycie też jest to dla mnie taką trochę mądrością ciała, nie? Tak. Znaczy po tak. prostu widocznie, widocznie teraz potrzebujesz się wywyć i no okej, okay, no też czasem możesz, masz takie okoliczności, że możesz sobie stworzyć na to przestrzeń, Czasem nie możesz na to stworzyć przestrzeni, bo wiesz, są plany, które są przekładalne, są takie, które, no, chcę powiedzieć, nie są przekładalne. No, gdyby to była rzeczywiście sytuacja podbramkowa, no to wiesz, jak masz 40 stopni gorączki, to nie wsiądziesz do samolotu, jakby, kropka. No, ale czasem masz 37. Pewnie, jakbym miała 37, to bym wsiadła do tego samolotu. No więc, jakby, negocjujesz trochę ze sobą, ale. Czasem możesz odpuścić, i czasem potrzebujesz to przeżyć. I jak to przeżyjesz? Wiesz, że się, że się przestajesz boksować ze sobą. Że jakoś. Ja się tu znowu, znowu bałam, wiesz, gdzie jest granica pomiędzy biernością, nie? Takie. No to ja się teraz poddaję tej chorobie i mnie po prostu zalej Co to znaczy rozpaczy. Dać sobie prawo do chorowania. Co tak. to znaczy, nie? i jak to się mierzy? Hmm. Ile to jest? Jak długo? Ile ci wolno? Tak. Ile ci wolna, a ile już jest niebezpieczne i przyrodza się, wiesz, mm. w, w, w ostry dół. No. Ja mam. Em, jak miałam pierwszy epizod depresyjny, to on był taki naprawdę w wersji light, mm -hmm. albo ja go tak zadaniowo przeszłam. Mm -hmm. e, a drugi e, mnie dojechał dużo, dużo bardziej, bo też p, to mi wytłumaczył psychiatra. Była pani w innym momencie życia, świat wyglądał nieco inaczej też. Mm. No i ten drugi był wiesz, w pandemii, też ja po rozstaniu, bez pracy w pandemii, masakra. No i wtedy miałam depresję i z zaburzeniami lękowymi. Mm -hmm. I coraz bardziej sobie myślę o tym, że tą depresję jako ten stan taki naprawdę tej ogromnej niemocy i no już myśli ostatecznych i braku w ogóle jakiejkolwiek perspektywy, sensu tego prysznica, umycia zębów, Dużo łatwiej mmm, dzięki lekom było mi wstać, mhm. a z, z tym lękiem uogólnionym cały czas diluję. Mam mhm. wrażenie, że dla mnie depresję było mi łatwiej ogarnąć, bo tutaj farmakoterapia wjechała, jakby ja już też wiedziałam, ok, zasady, higiena, rzeczy, które muszę zrobić, a ten lęk. Mhm. Y, jest tak trudny dla mnie, wiesz, do jakiegoś takiego opanowania, szczególnie, że ja wstaję i ja, ja czuję lęk, ale ja nie wiem o co. Znaczy, to jest o wszystko. No, tak, tak, tak. No, to jest właśnie nie? że to jest masakra, ale um, nie, nie wiem, jak ty masz teraz, ja mam teraz... Um, no I teraz znowu widzisz, mhm. a mam, mam, mam ochotę powiedzieć, no, dzięki zakres. lekom, ale no. to wiesz, to tak trochę zakłada, bo chyba też o to chodzi z tym schodzeniem mhm. z leków, że jakby ktoś teraz zabrał mi te leki, tak jakby ta cała praca, która się mhm. wykonała się, wiesz, że to zasługa leków, a nie ciebie i tego, co ty zrobiłaś. No więc, no mhm. nie, no to jakby dzięki tym lekom byłaś w stanie zrobić tę pracę, ale tę pracę zrobiłaś. Um, no to teraz mam na przykład tak, że ten lęk bywa. Mhm. I ja, to jest dużo łatwiejsze oczywiście, kiedy on bywa. Inna rzecz, która mi bardzo pomogła, to było... Uświadomienie sobie, że też przy zaburzeniach lękowych, które mam, może tak być, um, zwłaszcza, że ja mam taką małą endometriozę, że masz to bardzo połączone z cyklem. Mhm. I po prostu masz. I, że ja dzisiaj jestem w stanie, jak to uszanowałam, bo nas też wiesz. Potem była walka o to, żeby. Przez to, że się kojarzyło okres właśnie, wiesz, jesteś historyczna, rządzą tobą hormony, no to ja jestem, to ja jestem już z tego, nie wiem, czy pokolenia, czy środowiska, czy grupy, która była, no nie, no to właśnie nie jesteśmy histeryczne, jesteśmy silnymi kobietami, które dają radę, są super profesjonalne, w ogóle słowo profesjonalne w tym kontekście, wiesz, wiemy o co chodzi. A teraz się nauczyłam, że ja po prostu właściwie, jak mam kalendarz, to ja ci umiem powiedzieć, w którym tygodniu ja się będę psychicznie czuła gorzej. Jest to dość beznadziejne, bo wtedy nie jest tak, że sobie myślisz, o dzisiaj się czuję gorzej, tylko wtedy bywa, że masz znowu poczucie, że się cofnęłaś, nie? i to naprawdę czasem bywa czarną otchłanią, w której nawet ta świadomość, że wiesz, że to też wynika na przykład z cyklu, nie pomaga ci w żaden sposób, bo się czujesz tak źle. Ale mi to na przykład pomogło planować rzeczy. Mhm. Nie zawsze jestem w stanie je planować oczywiście pod to, ale czasem jesteś w stanie, wiesz, um, wiedzieć, że to będzie tydzień, kiedy będziesz się gorzej czuła, więc jakieś większe rzeczy czasem jesteś w stanie przerzucić na kiedy indziej. Wsłuchać się w to nie no. jakoś tak A to uszanować co, na co to. Nie, mówisz, bo właśnie się na tym, że ja mam takie. Że, y, pomyślałam sobie o tym, jak to mówiłaś, że dla mnie by to było zrzucenie odpowiedzialności, z się, że to ja tylko i wyłącznie ja ponoszę odpowiedzialność za to, jak się czuję, a nie, wiesz, okoliczności. Mam mm -hmm. takie, że to wszystko jest moją winą, mm -hmm. że nie mogę zrzucić na, na cokolwiek, nie? Znaczy, wiesz, bo to nawet nie jest do końca zrzuca, to jest zrzucenie. Zrzucenie, tak, to to ale wzięcie pod no, uwagę. Tak, 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 ale właśnie wzięcie pod uwagę, że wiesz, no właśnie do czego uznajemy, że rozstanie i rozwód to jest to jest jakby ok, powód do czucia się gorzej, a nie wiem, właśnie gorszy stan przed okresem nie. Znaczy, nie chcę porównywać no tych tak. rzeczy, ale jakby to jest jedno i drugie jest jakąś zewnętrzną okolicznością, która wpływa na to, jak się czujesz. No więc, jakby oczywiście dilujesz z tym, próbujesz się wobec tego ustawić. Wiesz, no to jest tak jak. No ja też, wiesz, poszłam do terapeuty i mówię, panie, ja poproszę instrukcję, kiedy mi wolno zostać w domu, a kiedy mi nie wolno, tak? Zostajesz odpowiedź, oczywiście nie istnieje taka instrukcja, nie ma jasnych wytycznych. Bez sensu. Zupełnie bez sensu, ale właśnie ja mam dlatego takie poczucie, że to jest trochę super power, znaczy, że to ci daje... Jakiś taki. I dla mnie, ja na przykład, naprawdę, mnie, mnie tak ekscytują dzisiaj rzeczy, które ja jestem w stanie robić, które są dla większości ludzi całkowicie normalne. Tak. Ale ja jestem w stanie je robić. One mi nie kosztują aż tak dużo. I już taką w ogóle high of the high. Bardzo chciałam pojechać na Wipasany, mhm. ale nie bardzo jesteś w stanie jechać na Wipasany, jak jesteś na lekach. Tak. Nie jest to generalnie wskazane, można na to różnie zareagować. Więc sobie wymyśliłam, że sobie zrobię taki mały substytut Vipassany mhm. A moja przyjaciółka mieszka na samym północy Norwegii. Tam jest w ogóle przepięknie. Ale to jest koniec świata. No tam mhm. Dojechać to jest naprawdę koniec świata. No więc stwierdziłam, że pojadę do Szwecji, wsiądę sama w pociąg w Szwecji, który jedzie ponad dobę, i pojadę przez całą Szwecję, wiesz, oglądając mhm. sobie przez pociąg sama ze swoimi myślami dojedę na tę północ Norwegii. Hmm. To jest w ogóle rzecz, która. Dwa lata dwa lata temu jeszcze, znaczy dwa lata temu i cały czas wstecz, to w ogóle, wiesz, to w ogóle zapomnij o tym, że pojedziesz sama nocnym pociągiem przez całą Szwecję i Norwegię do przyjaciółki na drugim końcu świata, gdzie ona, wiesz, mieszka z różnymi ludźmi w domu i robią różne fajne rzeczy, ale ty się nie masz gdzie schować. Wiesz, no, w ogóle to było niedostępne. A, Generalnie to nie jest jakaś wielka przygoda, no jakby ludzie podróżują. Dla mnie to jest, dla mnie to było wow. I mam takie poczucie, wiesz, takiego super power, że się też jesteś w stanie doceniać za małe rzeczy, bo dla ciebie one nie są małe. No. A jak tak sobie myślę, wiesz, tak, o takim flat życiu, to chyba nadal bym tego nie chciała wymienić na takie flat życie. Że jakoś mi się podoba to, um, no, że też właśnie pełniej możesz doceniać później, jakoś tak bliżej ze sobą być, nie? Dzięki tym doświadczeniom. No, więc jakoś tak widzę w tym, jakoś tak wiesz, szukam może na siłę, nie? Jakichś takich różowych, właśnie w tym kawałków, ale, 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 mnie to bardzo tak zbliżyło ze sobą i ja dzisiaj mogę powiedzieć, że sobie ufam, czego nie mogłam powiedzieć nigdy wcześniej, nie? Super. Czego ci życzyć? O, matko. Mm. No chyba, żeby tego zaufania do siebie nie stracić, chyba siły. Mm. No, chyba tak. Wiesz, oczywiście mi przychodzi masa rzeczy do głowy, nie, ale właśnie nie chcę powiedzieć, że braku ataków paniki Um, jakichś wspaniałych zewnętrznych okoliczności, bo chyba właśnie to zaufanie do siebie e, to ci już tak poprowadzi, przez to niezależnie co się wydarzy. I to się dla mnie łączy ze spokojem i właśnie tą siłą wewnętrzną, więc chyba tego. A tobie? I to ja tutaj, wiesz, spełniam życzenia. No. No dobra. Złota rybka tutaj jest. No jedna. dobra. Dzięki wielkie, że odpowiedziałeś historię. – te Dzięki. Dzięki. Thank <laughs> you.